każdy w Polsce, każda dorosła osoba, jeśli sama nie jest uzależniona, to miała kontakt z kimś uzależnionym od alkoholu u siebie w rodzinie albo wśród swoich bliskich. Mhm. Jakby choroba alkoholowa jest w Polsce bardzo, bardzo powszechna. Jeśli kiedykolwiek powstanie jakaś kontynuacja, ekranizacja dawno temu w Warszawie, w jakiejś formie, to nawet ja bym nie nazywał jej w ogóle drugim sezonem Ślepnąc od świateł. Znaczy ja ogólnie Dodę szanuję jako osobę i postać publiczną. Wkurzały cię podczas tych prawie 3 miesięcy, kiedy warszawianka była on air, tak to się ładnie mówi, że jednak cały czas zestawiano to na jednej linii z Californication? Reklamowanie alkoholu to jest sprawa taka no, etycznie wątpliwa, nie? Po pierwsze nielegalna, a po drugie... Historie, które zrodziły się w jego głowie, miały bardzo duży wpływ na moje życie. Teraz znajdujemy się w takim gorącym okresie, kiedy projekty, do których przyłożył rękę, mają bardzo duży odzew, jeśli chodzi o Polskę. I jestem przeszczęśliwy, że w końcu udało mi się zaprosić do studia Wirtualnej Polski Jakuba Żulczyka. Witam cię bardzo, Kuba. Witam cię serdecznie. Jestem bardzo szczęśliwy, że znalazłeś czas w takim bardzo gorącym dla ciebie okresie. Super, bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie. Bo wydaje mi się, że to, co powiedziałem we wstępie, od tego musimy zacząć, że jest gorący okres teraz w tym momencie. Może teraz od razu tak widzom nakreślimy termin naszej rozmowy, że rozmawiamy dzisiaj 15 listopada w dniu... Premiery Informacji Zwrotnej na Netflixie, serialu. Premiery serialu Informacja Zwrotna. I widziałem też, że rano u ciebie na Instastory pojawiały się pierwsze recenzje tego serialu i właśnie od tego zacznę. Mhm. Czekałeś na tę 10 rano dzisiaj, kiedy serial wyjdzie? Znaczy to też, wiesz, to już nie jest tak, że obgryzałem paznokcie z niecierpliwości, bo dla mnie na przykład jakby premiera czegoś to jest kulminacja pewnego procesu, który trwa bardzo, bardzo długo, a zwłaszcza kiedy mówimy o ekranizacji książki, to się zaczyna w momencie początku pracy nad książką i potem wychodzi książka, a potem jest etap pracy przygotowywania do tej ekranizacji i tak dalej. Także to jest taki, powiedziałbym, taka już wisienka na torcie. Nie wiem, czy to tak... Nie, to chyba nie jest to dobre określenie, wisienka na torcie. Ale jest to już jakby, wiesz, kulminacja bardzo długiego procesu. Jestem oczywiście bardzo, bardzo ciekaw, jaki będzie odbiór tego serialu. Wiesz, widzę, że recenzje mamy jak na razie w ogóle bardzo dobre. To jest już któraś premiera może w tym roku, więc jakby stąd ten mój taki spokój. Ale też jestem spokojny o ten serial, wiesz. Jakby ja wiem, że po prostu już go widziałem. Widzę po prostu... Jakby wiem, czym on jest. Jest to po prostu bardzo dobra telewizyjna robota. Jestem bardzo taki w ogóle dumny i zadowolony, że moja książka mogła być podstawą tak w ogóle dobrego, fajnie zrobionego serialu. Jest to pierwszy raz w mojej drodze, kiedy jest jakaś adaptacja mojej książki. Ja nie pracowałem, wiesz, przy scenariuszu na przykład, tylko po prostu to oddałem. Scenariusz napisał Kacper Wysocki, świetny scenarzysta, autor Klangora między innymi. I to było trochę pierwszy raz, kiedy jest adaptacja mojej książki. Ja nie jestem też jakby przy tym filmowcem. Jestem współautorem tej adaptacji. Tak jak przy Ślepnąc od świateł byłem współautorem scenariusza i tak samo jest przy też Wzgórzu psów, na którym teraz trwają też prace. Też na Netflixie to będzie. No i kurczę, no to jest taki moment wielkiego takiego szczęścia i wzruszenia. I takiego w ogóle takiej frajdy, no bo to też... Różne rzeczy mogą mówić pisarze, ale też taki moment, w którym te książki trafiają na ekran, zawsze jest jakby takim, wydaje mi się, źródłem wielu różnych emocji. Wiem, że widziałeś recenzję Wirtualnej Polski również mojego kolegi Kamila i Kamil dał tytuł taki: to mogło się nie udać, a wyszedł jeden z najlepszych seriali. Czytałem te recenzje. Było tam dużo takich ukrytych, takich powiedziałbym, było tam trochę takich drobnych uszczypliwości poutykanych, to prawda też a propos jakby poprzednich rzeczy, które zrobiłem, ale spoko, jakby nie ma sprawy. Trudno mi się do tego odnieść, wiesz, wszystko może się nie udać. I każda rzecz może być nieudana i zawsze możesz spudłować, a czasami też robisz coś, na przykład zdarza ci się zrobić, być autorem albo współautorem czegoś, co w ogóle jest takie polaryzujące. Tak. I co jakby zdaniem jednych jest udane, a zdaniem innych nie, bo na przykład nie trafiło w jakieś ich emocje, czy też odbiór, czy gusta i tak dalej. Bo więc jakby też należy
zachować jakiś taki spokojny, spokój ducha, o co ja próbuję robić, nie zawsze mi się udaje. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, ja już jestem chyba takim doświadczonym twórcą i ja też chyba wiem, kiedy... Ja wiem, co zrobiłem, albo wiem, co widzę. Mhm. Także jestem spokojny. Wydaje mi się, że rzeczy się udają wtedy, kiedy na przykład w przypadku takiej filmowej roboty, to rzeczy się udają wtedy, kiedy jest jakiś sensowny materiał wyjściowy, mhm. książka albo scenariusz, który po prostu jakby jest o czymś, który opowiada jakąś taką historię, w którym jest jakaś w ogóle prawda. Mhm. I jakby ci, którzy biorą się za przeniesienie tego na ekran, potrafią albo tę prawdę zobaczyć, jakoś się do niej odnieść, mają ją też trochę przeżytą, ale też zdają sobie sprawę z tego, że oni są tylko adaptorami, oni są takimi autorami na nowo, mhm. nie? I z tą prawdą trzeba coś zrobić, gdzieś ją zaprowadzić, jakoś ją tam opowiedzieć, nie? Kuba, przed chwilą sam powiedziałeś, że to jest pierwszy projekt, gdzie nie jesteś autorem scenariusza i po prostu oddałeś to w ręce kogoś innego. Mhm. Ja byłem na panelu w Kinogramie, gdzie trochę rozbudowaliście ten wątek, ale zawsze lubię też wychodzić, według mnie magią pytania czasami jest to, że po prostu jest bardzo proste. I zastanawiam się, czy to było łatwe po prostu tak oddać ten materiał, z którym wiem, że jesteś bardzo związany sercem i po prostu nie zerkać na to, tak jak w przypadku poprzednich twoich projektów. Wiesz co, bardzo łatwe to było w ogóle trochę konieczne, mhm. bo ja nie chciałem być scenarzystą tego serialu i jakby bardzo się dogadaliśmy z producentem, który też nie chciał, żebym ja był tym scenarzystą, bo miał swojego w ogóle człowieka od tego. Mhm. I byliśmy tutaj od razu bardzo szybko na tej samej stronie, bo też ten materiał jest dosyć dla mnie trudny. I wiesz, w ogóle adaptowanie swoich książek jest dosyć trudne i mało autorów to robi. Ja wiem, że jestem jednym z bardzo, bardzo niewielu, którzy generalnie to robią, że na przykład piszą scenariusze na podstawie tego, co już napisali sami wcześniej. To się zdarza dosyć rzadko. Mało komu się chce. Mało kto ma też takie wymagane, wiesz, ku temu podejście, czyli jakby potrafi potraktować swój tekst jako bazę do czegoś nowego. To potrafi zaakceptować zmiany jakichś swoich pomysłów i tak dalej. Ale też jakby pracując nad adaptacją czegoś, co zrobiłeś wcześniej, musisz z powrotem emocjonalnie się w tym znaleźć, nie? Mhm. I to wejść drugi raz do tej samej rzeki, co jest... A ja, wiesz, ja piszę książki, które jednak są dosyć... opowiadają, które są dosyć emocjonalnie intensywne, opowiadają raczej o trudnych sprawach. I informacja zwrotna jest taką bardzo trudną, bardzo intensywną historią. I która też wyrasta z jakichś, jak co mówię, wielokrotnie jakichś osobistych doświadczeń i tak dalej. I ja sobie trochę nie wyobrażałem siedzenia na przykład jeszcze rok i pisania tego scenariusza. Dla mnie to byłoby za... Bolesne? Oj, bolesne to takie słowo, wiesz, trochę chyba nie z tego porządku, ale takie, no, trudne po prostu. Trudne. I nie wiem, czy bym to na przykład dobrze zrobił. Wydaje mi się, że Kacper świetnie to zrobił. Mhm. Ja dzięki uprzejmości Netflixa serial widziałem 2 tygodnie temu, bo też Netflix zaprosił mnie do wywiadu z Arkiem i właśnie na tym wydarzeniu, o którym wcześniej mówię, że jak wy już rozpoczęliście panel, akurat ja wtedy rozmawiałem z Arkiem Jakubikiem. By the way, pierwszy raz z nim rozmawiałem, co to jest za fantastyczny, ciepły człowiek. Mhm. Tylko wszedł po prostu, od razu zaproponował przejście na ty i naprawdę świetnie mi się z nim rozmawiało. No i powiedział mi dużo o tym serialu. Przede wszystkim powiedział mi, że musiał też emocjonalnie dojść do siebie długo, po zejściu z planu i że ważne dla niego było, żeby kilka jego odczuć było przeniesione też na tą osobę, jaką jest Marcin Kania. Co mi bardzo zadźwięczało w uszach, to był wątek Kruszynki. Że on nie wyobrażał sobie, że ten wątek będzie w serialu. I zastanawiam się, czy tobie łatwo było... to, co było u ciebie w głowie odnośnie na przykład tego wątku, zrozumieć, że w serialu być może faktycznie nie ma uzasadnienia, żeby to było? No, nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym aż tak bardzo. Mogłoby być tak, gdybym był scenarzystą albo współscenarzystą tego projektu, to ja pewnie bym się upierał, żeby ten wątek zachować. Mhm. Bo dla mnie on w książce był po coś. Mhm.
i musiałbym jakąś rozmowę stoczyć na ten temat. W ogóle czemu to zostawiliście? Ja też, ja miałem taką rozmowę z Kacprem i z Łukaszem, producentem, i z Leszkiem, reżyserem, dlaczego jakby Kruszynki nie ma w serialu, nie? Czyli tej jego kochanki młodszej od niego, takiej dziewczyny. I Arek to opowiada tak, że to by było jeszcze bardziej tego faceta uczyniło niefajnym. Ja się z tym nie zgadzam akurat. Czy to by było coś, co go czyni niefajnym? Nie wiem. To jest w tej opowieści kolejna jakaś taka po prostu postać, którą on wykorzystuje i łamie i traktuje instrumentalnie i źle. Natomiast, ale to wszystkich on tak traktuje, to dookoła. Natomiast jeśli chodzi o film, znaczy mnie przekonało na przykład jakby w ogóle tłumaczenie bardziej takie scenariuszowe Kacpra. To bardziej była taka jego decyzja po prostu, żeby pewna, na przykład nie dublowały mu się postaci za bardzo, że nie chciał zrobić takiej... Były trzy postacie młodych kobiet wtedy na ekranie, czyli córka Kani, Ula, żona Piotrka i żona Piotrka i właśnie wtedy byłaby Kruszynka jako trzecia i on uważał, że to jest jakby za... A, i jeszcze czwarta postać, o której już nie chcę mówić, bo to byłby już trochę spoiler. Ale to wtedy byłyby cztery takie postacie i on uważał, że to już jakby byłby pewna nadmiarowość byłaby w tym wszystkim, bo też nie ma miejsca za bardzo, żeby w tej formule, którą oni przyjęli, żeby wszystkie te postaci odpowiedzieć. Ale te postaci dobrze opowiedzieć. Ale jak sam widzisz, to jest takie tłumaczenie już bardziej scenariuszowe i nie aż tak może jakieś takie atrakcyjne, czy taki sposób myślenia scenarzysty. I ja to zrozumiałem jako scenarzysta też, tak, który też pracuje nad jakimiś swoimi... w ogóle pracował bądź pracuje nad swoimi jakimiś też tam takimi oryginalnymi projektami, które nie są adaptacjami jego książek, takimi jak Belfer czy tam Warszawianka i to po prostu tak do tego też starałem się podejść, do tych decyzji. Mi na tym panelu też kolejna rzecz, która bardzo mi zadźwięczała w uszach i to były twoje słowa, że w serialu zauważyłeś, że Marcin Kania nie jest bydlakiem, użyłeś takiego określenia. I wtedy ja przypomniałem sobie te 5 odcinków i mówię sobie, faktycznie, w książce on był trochę innymi cechami on się wyróżniał. A tutaj faktycznie jest coś w postaci Marcina Kani w seriali, takiego może teraz, boję się tego słowa trochę użyć, ale może takiego nawet ciepłego. Pewnie tak, im na pewno na tym zależało, bo kurczę, to jakby film różni się tym od książki, że jednak obraz oglądasz i widzisz kogoś. I musisz jakby chcieć na kogoś patrzeć z jakiegoś powodu. Tak. Albo mu jakoś kibicować, albo jakoś mu współczuć, albo ten ktoś musi być jakoś magnetyczny, albo musi cię zabrać w jakąś taką w ogóle podróż. I co innego w ogóle mieć to w głowie, a co innego mieć to przed oczyma, nie? To też to takie podstawowe, wiesz, jakby rzeczy, których trzeba się nauczyć i zrozumieć w momencie, kiedy zaczyna się pisać na ekran, jak przedtem pisało się po prostu książki. To jest w tym wszystkim jakaś taka chyba podstawowa różnica, że film to jest pewien ruch i pewien wygląd też, nie? Natomiast bardzo dużo wynika to też, wiesz, postać na ekranie to jest jakby w połowie to, co jest w tekście, a w połowie to, co jest w człowieku, w tym aktorze. Tak. W jakiejś jego kreacji, interpretacji, w jego fizji i tak dalej. Wydaje mi się, że Arek chcąc, nie chcąc trochę tego Kanie ocieplił. I uczłowieczył i że bardzo to tej postaci pomogło i jakby, że gdyby iść tak po literach w to, co jest w książce, w to jakby próbę jakby odwzorowania tej jego takiej ludzkiej szpetoty, to byłby trudny serial do oglądania z takim, bo tak naprawdę ja wielu wymyśliłem antypatycznych bohaterów w swoich książkach i też w swoich serialach, ale wydaje mi się, że Kania tak naprawdę jest najbardziej takim antypatycznym. I nawet ten gruz nazista z Czarnego Słońca, czy nawet ten dealer Jacek, oni nie są tam, aż tam, gdzie on, nie? To jest facet, który de facto, wiesz, zniszczył swoją rodzinę. A już nie chcę oczywiście spoilerować i mówić to, co tak naprawdę on zrobił i co wynika z historii serialu, z fabuły, z historii opowiedzianej w serialu.
Ale no to ja się zgadzam z Arkiem i z chłopakami, z Łukaszem, Leszkiem i tak dalej, że to było trochę niezbędne w procesie. Ale to też znowu nie chodzi o to, żeby robić z niego... I też, bo chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest bardzo wierna adaptacja. Bo skupiamy się teraz na różnicach, tak? Że jakby Kania jest bardziej ciepły niż w książce, że nie ma jakiegoś tam wątku i tak dalej. Ale mimo wszystko to chciałbym bardzo podkreślić, że jeśli to jest dla kogoś wartością jakąś, w ogóle wierność adaptacji, to trzeba powiedzieć, że tak samo jak w przypadku Ślepnąc od świateł, jest to bardzo wierna adaptacja książki. Powiem ci, że ja połknąłem ten serial na dwa razy. Trzy plus dwa sobie zrobiłem, dwa wieczory. No bo jednak 5 godzin byłoby to duże takie... No to też jest intensywny materiał. Intensywny materiał, ale to, co bardzo mi się podobało, że faktycznie po 15 minutach nie miałem wątpliwości najzwyczajniej w świecie, że po prostu to bardzo wciąga. Że ten świat przedstawiony, chcesz oglądać ten świat przedstawiony i naprawdę muszę też powiedzieć, że to po prostu najzwyczajniej w świecie jest filmowo zrobione absolutnie rewelacyjnie. No na pewno, na pewno bez dwóch zdań, jest tam super fachowa robota i jest to jakby też... Arek jest świetny cast, jest bardzo dobrze to reżysersko poprowadzone przez Leszka i ja też nie chcę za bardzo teraz wchodzić w rolę takiego, wiesz, no krytyka kogoś, kto po prostu ocenia coś, do czego się poczuwa, no bo ja się też poczuwam do tego serialu, mimo że nie pisałem tego scenariusza, to go też mam za takie swoje dziecko, no bo to jednak wyrosło z mojej książki i też odbyłem wiele rozmów z Łukaszem, z Kacprem i tak dalej, jak to ma wyglądać, więc trudno mi teraz słowami takimi krytyka, wiesz, mówić, dlaczego to w ogóle jest dobre i co w tym jest takiego świetnego. Jest mi po prostu, ale też za każdym razem, kiedy coś robię, to wiem, co mi się w tym jakby podoba, co jest mi bliskie, co jakby tak przygarniam do siebie. I tak jak na przykład w Warszawiance był to Szyc i ta jego w ogóle rola, która uważam jest w ogóle znakomita i żeby dla obserwowania tej roli warto w ogóle było, patrzenia na tę rolę, warto było ten serial napisać i pracować przy nim długo, bo to była bardzo długa praca nad Warszawianką. To w przypadku Informacji też, kurczę, warto było tę książkę napisać, żeby zobaczyć Arka w tej roli. I to jest coś, co w ogóle no jest też fajne, że mogłem gdzieś tam przyczynić się do tego, że bardzo to lubię siebie za to jako twórcę, że mogłem też sprawić, że paru polskich aktorów zagrało naprawdę dobre role dzięki temu, co wymyśliłem. Co mi się bardzo podobało w Informacji zwrotnej jeszcze, co też pozwoliłem sobie powiedzieć Arkowi, to, że włączając pierwszy odcinek, byłem nastawiony, że tam tych scen po pijaku, że on będzie trochę nafaszerowany ten serial tymi scenami. I byłem zdziwiony środkiem ciężkości, że nie ma ich aż tak dużo. Są, oczywiście, no nie dałoby się tego tekstu przenieść na ekran filmowy bez takich scen, ale faktycznie... wydaje mi się, że jeśli chodzi o twórców, nie było to głównym założeniem, żeby właśnie to było nafaszerowane takimi scenami. Ale to by było wtedy nie do zniesienia też. Ja myślę, żeby się nie dało tego do końca oglądać. Jakby zwłaszcza, że żadna z tych scen to nie jest jakiś taki... Porównując to znowu też do Warszawianki, do której tak najbliżej mi po nią sięgam, bo to też jest jakby serial, za który też, którego jestem współtwórcą. No to w Warszawiance jest dużo scen tego picia, tej imprezy w ogóle i tak dalej, ale przynajmniej na początku, w pierwszej części serialu, to ma to trochę taki inny kolor, że jest to z jakiegoś takiego, no może udawanego, ale jednak pozytywu, że jest to jakieś tam, przynajmniej na początku się bierze z jakiejś takiej w ogóle radości życia, czy barwności, czy jakiejś niezgody na to, co w ogóle cię otacza, na chęć bycia kimś innym i tak dalej, i tak dalej. Że to nie jest takie... Jest to bardziej takie odrealnione w Warszawiance, takie magiczne przynajmniej na początku. Nie jest takie smutne, desperackie, w ogóle polskie i tak dalej. Natomiast w Informacji zwrotnej, no to wyszłoby z tego coś może nie do końca strawnego, bo jednak obserwujemy Kanię jako faceta, który jest po prostu w jakiejś agonii życiowej, nie? I jakby oczywiście, no czuły też jest, ma swoje problemy i też ląduje bardzo, że tak powiem, w nieciekawym miejscu. Ale Kania jest innym zupełnie człowiekiem, zupełnie gdzie indziej. I jest w takim miejscu i tyle już ma za sobą strasznych rzeczy, że gdybyśmy na tym się skupili, to gdyby twórcy się też na tym skupili i Kasper się na tym skupił, myślę, że to by było ciężkie do przejścia. Takie, wiesz, takie eksploatowanie tego. Też nie jest to w tej historii najważniejsze, nie? Bo w tej historii najważniejsza jest jakby też ta jego teraźniejszość. Tak.
I to jest nawet fajne, że to, co on nawywijał, do pewnego momentu przynajmniej zostaje w takim niedopowiedzeniu. Mhm. Teraz nie dość, że serial wjechał na Netflix, to jest nowa książka. Mhm, ta druga. Do tej jeszcze przejdziemy, ale jest nowe wydanie też informacji zwrotnej. A, no tak, tak, no jest, ja, oczywiście, tak oczywiście. Jak się robi z reguły, że się wydaje filmową okładkę, no, i to zrobiliśmy. Ale ono się nie dostaje, to muszę powiedzieć, ono się niczym nie różni absolutnie od tego starego wydania, nie ma, bo dostaję takie pytania, czy to wydanie się czymś jakby tam jest, czy to jest trochę inna książka w środku? No nie, absolutnie nie jest to inna książka w środku. Ja też kupiłem sobie po premierze serialu Ślepnąc od świateł filmową okładkę i przygotowując się do rozmowy z tobą słuchałem wywiadu, gdzie mówisz, że faktycznie jednak te filmowe okładki mają swoją funkcję i faktycznie ta sprzedaż szybuje w górę, także... Zobaczymy, jak będzie teraz, ale wiesz, zobaczymy, jak będzie teraz ale na pewno też ten serial sprawi, że sięgnie po książkę ktoś, kto jej wcześniej nie czytał, to na pewno. A wierzysz w to, masz takie poczucie, że ten serial wywoła po prostu teraz, jeśli chodzi o najbliższe 2 miesiące, dyskusję na ulicy? Nie wiem. Jestem przekonany, że dużo ludzi go obejrzy. Dla wielu ludzi będzie to ważne, bo on dotyka strasznie uniwersalnych spraw. I tak jak takich bardzo powiedziałbym ludzkich i ogólnopolskich. Mhm. Każdy w Polsce, każda dorosła osoba, jeśli sama nie jest uzależniona, to miała kontakt z kimś uzależnionym od alkoholu u siebie w rodzinie albo wśród swoich bliskich. Mhm. Jakby choroba alkoholowa jest w Polsce bardzo, bardzo powszechna. Ja nie chcę tutaj strzelać z głowy realnymi procentami, ale na pewno jakby są one dużo, dużo wyższe procent osób uzależnionych od alkoholu w społeczeństwie dorosłych, niż to jest podawane oficjalnie. Mhm. I chociażby z tego powodu jakby to, o czym ten serial opowiada, może być, wiesz, bliskie dla bardzo, bardzo wielu ludzi, to ci mogę powiedzieć. I też po to to było zrobione, po to ja w ogóle robię rzeczy, bo ja opowiadam różne historie, ale jakimś takim moim głównym celem jako twórcy jest zawsze jakaś taka próba skomunikowania się z ludźmi. Na jakimś poziomie takim też emocjonalnym, nie? Opowiedzenia im czegoś, co też na jakimś poziomie stanie im się jakoś bliskie, nie? Tak, nie chcę, że to jest moja główna intencja, ale ja widzę, że rzeczy, które robię, czasami mają dla moich czytelników, czy tam odbiorców, czy widzów funkcję, nazwijmy to, ja nie lubię tego słowa, ale niech będzie, terapeutyczną. Mhm. I myślę, że tak może być też w przypadku, nie? Czy będzie to taki sukces, na przykład jak Ślepnąc od świateł, czy pierwsza seria Belfra? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bardzo oczywiście bym chciał, żeby tak było, ale to może być inny sukces. Może być bardzo duży sukces, ale inny. Ja też nie chcę, wiesz, jakby tutaj strzelać, ani też mówić o jakichś swoich oczekiwaniach publicznie, bo też trochę mi nie wypada. Mhm. No to może być trochę, wiesz, to może nie być taki serial jak Ślepnąc od świateł, że nagle ludzie zaczęli nim mówić. Ale może to być taki w ogóle serial, który bardzo, bardzo wielu ludzi przeżyje. No. Według mnie to będzie taki serial, że za 2 tygodnie będą piątki, soboty, spotkania wieczorne znajomych i po prostu w którymś temacie rozmowy będzie ty. Widziałeś informację zwrotną na takiej zasadzie. No, życzyłbym sobie tego i jakby i wszystkim zaangażowanym w tę produkcję i Netflixowi. No to bardzo miłe, no dziękuję. Czułeś teraz, że faktycznie ludzie czekają na ten serial? Wiesz co, no ja to przede wszystkim widzę w mediach społecznościowych, no jakby, że ludzie, co na co ludzie czekają, jaka była reakcja na pierwsze obwieszczenie, że ten serial powstaje i jakby jak bardzo po prostu z żywym i takim ciepłym zainteresowaniem to się spotkało, że będzie ta ekranizacja. I to, to jakaś tam ilość share'ów, komentarzy, lajków i tak dalej mówi sama za siebie. No to ja wiem, że to był oczekiwany serial. Myślę, że ja w ogóle jestem na takim ostatnio autorem bardzo dobrym dla swoich czytelników, bo dostarczam im wszystko, o co proszą. Prosili o kontynuację Ślepnąc od świateł, proszę bardzo, jest. W formie książki, ale jest, proszę bardzo. I prosili o ekranizację Wzgórza Psów. O to też byłem bardzo, bardzo długo, bardzo intensywnie pytany. Proszę. Może jeszcze nie ma, ale będzie. To już wiemy na 100%, że będzie.
No, prace są na tyle już zaawansowane, że powiem ci, że na 100%. No, okay. Wiesz, to bo też było to oficjalnie obwieszczone. Mm-hmm. No, wiesz, no, Netflix jest poważną firmą, tak, i raczej nie obwieszcza czegoś, co tam jest, wisi na jakimś włosku. Mm-hmm. Jesteśmy bardzo daleko już. Bardzo daleko jest jakby w, powiedziałbym, w tych pracach filmowych. Czyli zdjęcia się zaczęły. Znaczy, ja nie mogę tego powiedzieć, okay, jakby tak, wiesz, po prostu wprost. No, mm-hmm, ale... Nie, no, no. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, tak, mm-hmm, tak. Ale więc, więc ja jestem osobnym autorem, który bardzo wychodzi swoim jakby czytelnikom, ich takim potrzebom, czy tym, co najbardziej ich interesuje, naprzeciw. Mm-hmm. To kiedy teraz rozmawiamy o tym, na co ludzie czekają i o co jesteś pytany, no to bardzo płynnie chciałbym przejść do twojej nowej, mm-hmm, książki i tak dosyć przewrotnie zacznę. Mm-hmm. Ale zacznę tak naprawdę od serialu. Mm-hmm. Bo postanowiłem zacząć ten wątek od tego, że w zeszły czwartek spotkałem na jednej z konferencji prasowych serialu, mm-hmm, opowiadającego o więzieniu, Martę Malikowską, mm-hmm, przy bufecie. No i przez to, że oczywiście, mm-hmm, już przygotowując się do rozmowy, zacząłem czytać tę książkę, mimo, mm-hmm, że nie znamy się, ale rozmawialiśmy kilka razy przed kamerą, gdy pracowałem jeszcze w innym miejscu, musiałem do niej podejść i zapytać, mm-hmm, się, Marta, czy cieszysz się, że w ogóle wyszła ta książka i czy myślisz, mm-hmm, że ten serial powstanie? Marta powiedziała mi jedno zdanie, którego nie mogę teraz użyć, ale powiedziała, jak będziesz widział się z Kubą, przekaż mu, że musimy to zrobić. Myślisz, że teraz prośby zostaną wysłuchane i faktycznie jest szansa na to, że ten serial powstanie? Znaczy, bo ty pytasz o to, czy ja napisałem tę powieść po to, żeby ona była po prostu tylko takim surowcem do następnej ekranizacji. No nie, nie. Mhm. Napisałem ją po to, żeby ona była powieścią, bo tak nie można pisać powieści. Okej. Okay. Że jakby napisałem ją, żeby ona była, ja pisałem ją jako powieść z pełną świadomością, taką jakby literackie rzemiosło jest czymś zupełnie innym niż scenariuszowe. Mhm. I jest jakby bardzo wiele różnic między jednym a drugim. Mhm. Więc jeśli zabierasz się za pisanie czegoś, co ma być jakby po prostu sfilmowane i taka jest jakby twoja główna idea, mhm, no to lepiej napisać treatment i od razu napisać scenariusz, tak? Tak. No bo to wtedy zupełnie inaczej się o tym myśli. A ja zacząłem pisać powieść, bo myślałem o tym, żeby to była powieść. Miałem pomysł na powieść. Co dalej się wydarzy? Może się wydarzyć wiele różnych rzeczy. Nie wiem, co się wydarzy. Mhm. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie z tym związane, bo jest na to zdecydowanie za wcześnie. Mhm. I zobaczymy, co będzie. Natomiast wiesz, oczywiście wszyscy oczywiście chcą, żeby to się wydarzyło, tak? Ale to na tym, w tym momencie tylko mogę skończyć, mhm, tę wypowiedź, że wszyscy chcą, żeby się oczywiście to wydarzyło. Natomiast ja pisałem powieść. Pisałem, mhm, to ze świadomością, że to ma być powieść. I pisałem to jakby nawet literacko. Jestem z tej książki bardzo, bardzo zadowolony. To było trudne wyzwanie. I napisanie w ogóle kontynuacji do czegoś tak popularnego, do tak popularnej historii, tak popularnych bohaterów, to już, wiesz, nieważne czy książka, czy serial, to było samo w sobie bardzo trudne. Natomiast oczywiście, że pisałem tę powieść ze świadomością tego pierwszego serialu, którego, podkreślę jeszcze raz, byłem sam współautorem i współscenarzystą. I jakby tego gigantycznego sukcesu, który ten serial osiągnął i czym on się stał, mhm, i gdzie on mnie zabrał. I oczywiście, że pisząc tę powieść w głowie, wyobrażałem sobie jakby na pewno część tych postaci jako tych aktorów z pierwszej części. Mhm. Bo to też dzieje się coś takiego, nie wiem, może inni jej tak nie mają, ale ja mam tak, że to już, wiesz, tak jak już mówiłem, to nie pierwszy raz, kiedy mój scenariusz jest adaptowany, czy kiedy moja powieść jest adaptowana i za każdym razem dzieje się coś takiego, że kiedy widzisz po raz pierwszy tych aktorów, mhm, i nawet niekoniecznie, że materiał to ci pokazuje, tylko na przykład przychodzisz na czytanie, ja przychodzę na czytanie scenariusza albo, nie wiem, no, na jakieś próby kamerowe, albo dostajesz jakieś próby kamerowe, albo przychodzisz na jakiś casting na chwilę sobie popatrzeć, no to kiedy widzisz już tego aktora i wiesz, że to ma być on, to on momentalnie w twojej głowie zastępuje tę, mhm, postać, którą sobie wcześniej wymyśliłeś. No tak przynajmniej to działa u mnie. Mhm. I oczywiście, że ja sobie wyobrażałem te postaci z serialu, ale to jest jakby to, co ja sobie wyobrażałem, kiedy pisałem, to jest zupełnie inna kwestia niż to, na co ja się w ogóle jakby nastawiałem, mhm, pisząc. To są zupełnie inne rzeczy, więc no to, że w ogóle jakby ta ekranizacja jest czymś, na co ludzie czekają i czego chcą, to no to moim, to jest nawet nie trzeba o tym mówić, bo to jest tak oczywiste. Natomiast wiesz, natomiast jakby no nie pisałem tej książki z taką intencją, że
to po prostu będzie tak, tylko żeby była ekranizacja. Mhm. Bo gdyby po prostu najważniejsza w tym momencie dla mnie była ekranizacja, to ja po prostu, to ja nawet nie musiałbym pisać tej książki. Od razu scenariusz byś napisał no, wtedy. Tak. Tak. Się umówili, znaczy no tak, tak. A w którym momencie zrozumiałeś tak naprawdę po prostu najzwyczajniej w świecie, że chcesz to zrobić? Kiedy zaczęło mnie to ekscytować. Wydało mi się to ekscytujące. I kiedy zrozumiałem coś takiego, że wiesz, serial odniósł ogromny sukces. To wiemy, tak? Tak. To jest truizm. I potem, ale kiedy minęły 3-4 lata, 3 lata od premiery serialu, 21 rok był, i ja zrozumiałem, że to dalej trwa, jakby ten fenomen, że to ludzie dalej oglądają, komentują, żywo się tym interesują, jakby te memy sobie wysyłają cały czas, wiesz, z Dariem i tak dalej. Dalej się kłócą o te różne rzeczy, czy on dobrze zagrał ten Nożyński, czy nie, czy coś tam i tak dalej. To dalej jest jakimś tematem ten serial, 3-4 lata po premierze. Wiesz, niesamowita sprawa. I cały czas ludzie się zastanawiają, czy on wsiadł do tego samolotu, czy on nie wsiadł do tego samolotu, wiesz, czy tam w ogóle tamten przeżył, czy nie przeżył. Ja nagle zaczęło się to ekscytujące, kiedy ja sobie przypomniałem, że to ja jestem osobą, która może na te pytania odpowiedzieć. Tylko ty. Tak. I wtedy zaczęła się zabawa, zaczęła się frajda, no. Zaczęła się frajda, że jakby jakby przyszedł taki moment, w którym już zrozumiałem, że że chcę to dalej zrobić, że ludzie dalej na to czekają, że będą mnie na pewno w tym wspierać, że bardzo się ucieszą. Nikt mi już nie zarzuci, że ja odcinam jakieś kupony, czy w jakiś taki ordynarny sposób kapitalizuję sukces tego serialu. Zrobiłem w międzyczasie dużo innych rzeczy. Czarne Słońce, Informację Zwrotną, wiesz, podcast nagraliśmy, było dużo, wieloma innymi rzeczami zająłem się przez te parę lat od czasu premiery serialu i nagle zrozumiałem, okej, to jest super moment, żeby z powrotem to zrobić. Kurczę, no też jestem w ogóle autorem, który ma coś takiego w zanadrzu i coś takiego w swoim dorobku, coś tak popularnego, coś tak kultowego. No to zobaczmy, co można z tym zrobić, nie? A od początku wiedziałeś, że akcja tej powieści będzie rozgrywała się w pandemii? Tak, od tego chyba się zaczął w ogóle pomysł i od tego się zaczęło, że kiedy wybuchł COVID i podczas tej pierwszej fali COVID-a to może aż chyba tak bardzo mnie to nie interesowało, bo po prostu to przeżywałem tak jak wszyscy i próbowałem sobie tak jak wszyscy jakoś z tym poradzić, ale kiedy przyszła ta druga fala po wakacjach, podczas których dzieje się akcja tej książki, pamiętam, że pojawiło mi się takie pytanie w głowie, co ci bohaterowie mogliby teraz robić w tych okolicznościach? Mhm. I chyba nawet od tego pytania zaczął się, słuchaj, wiesz, ten proces wymyślania tej powieści. Mhm. Dzięki tej książce w ciągu ostatnich dni, no już sporej ilości, chodzę spać o 4 rano. No musisz się lepiej wysypiać. Muszę się lepiej wysypiać, ale kiedy już, wtedy mam spokój, czytam, jestem w tym świecie. Niezdrowo. Chcę, rozumiem, że w takim razie ty nie chodzisz spać aż tak późno. Nie, już od dawna nie. No oczywiście też nie mogę ominąć teraz wątku nowego bohatera, bo no ja zachodzę w głowę, kto mógłby zagrać Kurtkę, ale bardzo się cieszę w ogóle, że ta postać pojawiła się tutaj, bo jest tak ubarwia tę książkę, że skąd w ogóle wziął się pomysł na akurat tę postać w tej książce? Nie chcę za bardzo spoilerować też ludziom, którzy jeszcze jej nie czytali. Mhm. Ja akurat nie żyję w jakimś kulcie spoilerów, ale wiem, że ludzie tego nie lubią. Mhm. Czymś tacy trochę zdradzeni. Ale Kurtka no, pojawia się w sumie na początku książki, jest takim powiedzmy też dealerem, takim młodszym od Jacka książkowego, serialowego Kuby, z zupełnie w ogóle innego takiego porządku. I myślę, że on pełni różne funkcje w tej książce, pełni trochę taką funkcję komiczną, a trochę pełni taki, w ogóle jest takim kontrplanem, można powiedzieć, do Jacka, jest jego taką odwrotnością, a na jakimś poziomie jest bardzo do niego podobny. Natomiast wzięła się z tego, że wydawało mi się, że to, wiesz, bo to jest taka kontynuacja pisana po latach i ta akcja też się dzieje po latach, jednak minęło 6 czy 7 lat od czasu, kiedy działa się akcja tej pierwszej książki i pierwszego serialu.
I wiesz, i jest coś takiego, że jakby czas się zmienił, życie się zmieniło i ta profesja, którą oni się zajmują, też się zmieniła i potrzebny jest ktoś, dla w oczach kogo ten bohater pierwszej części, ten Jacek Kuba, będzie po prostu takim dziadersem. Mhm. To by mi się wydawało takim fajnym pomysłem. Ja jestem przeszczęśliwy, że jest tyle Paziny w tej książce. Ona, wiesz, bo to też był jeden pomysł na początku, który się pojawił, mhm. żeby zrobić dwugłos. Żeby, bo książka jest opowiadana połowa z perspektywy Paziny, połowa z perspektywy Jacka. Mhm. I potem jeszcze doszedł ten Kurtka, jako taki trzeci głos. Ale powiem ci, że no Pazina dla mnie zawsze była w ogóle taką historią. Ona w tej pierwszej, wiedziałem, że kiedy zabiorę się za jakąś kontynuację, to będę musiał oddać jakąś jej sprawiedliwość, bo trochę ona była, jest bardzo ciekawą postacią, a jest trochę w tej pierwszej części po macoszemu potraktowana. Mhm. Ale to też była taka świadoma decyzja, bo ten bohater tak traktuje ludzi i bardzo tak oni wszyscy w tym jego życiu traktują, taką epizodyczną rolę zajmują. Natomiast wiesz, no bardzo chciałem, żeby było tej Paziny więcej, żeby od razu czułem, że ona ma być, wiesz, taką pełnoprawną bohaterką tej historii. Teraz, kiedy mówisz o tym, to przypomniało mi się, dosłownie tydzień temu na twoim miejscu siedziała tutaj Agata Kulesza, która opowiadała mi o nowym sezonie swojego serialu. Ona mi powiedziała coś takiego, że jeśli się robi kolejny sezon albo kontynuację czegoś, czasami trzeba faktycznie odciążyć tę główną postać, żeby pokazać po prostu kolory też innych. Tak, 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 to prawda, no, to prawda. I z tego punktu, no to tak... Tym bardziej, że wiesz, no jeszcze raz podkreślę, to nie jest kontynuacja taka, wiesz, ja bym na przykład jeśli kiedykolwiek powstanie jakaś kontynuacja, ekranizacja dawno temu w Warszawie, w jakiejś formie, to nawet ja bym nie nazywał jej w ogóle drugim sezonem Ślepnąc od świateł. Okej. Rozumiesz? Mhm. Bo to już jakby sezon w moim mniemaniu, drugi sezon jakiegoś serialu, no to jest wtedy, jak wiesz, jesteś rok, dwa lata później, jesteś jednak w tym takim myśleniu telewizyjnym, zaczynasz mniej więcej w tym miejscu, w którym skończyłeś tę pierwszą historię, jakby opowiadasz jakby w tym samym gatunku, w tym samym rytmie, zadajesz ludziom trochę jeszcze raz to samo. Mhm. I jakby idziesz w ogóle w taką stronę, tak jak, nie wiem, pierwszy serial, który mi przychodzi jakby z brzegu do głowy, nie wiem, no Breaking Bad i Better Call Saul, tak? Co roku sezon, ten sezon pcha nas w jakąś stronę, te wszystkie sezony razem tworzą jakby taką całość, po prostu, wiesz, jakby one razem są wszystkie całością. I tak można mówić o sezonie, a to jest chyba bardziej taka kontynuacja. Mhm. Bardziej to nie jest tak, że to tak chyba bym o tym myślał. Mhm. Niż w myśleniu, mniej bym nie przyklejał się do takiego myślenia sezonami. Mhm. Bo sezon to jest jakby kolejna odsłona tej samej całości, a tu mamy chyba dwie odrębne całości. Jedna wynika z drugiej, jest bezpośrednią kontynuacją. Ale to są jednak, wiesz, ci, co przeczytają dawno temu w Warszawie, to też zobaczą, że ta książka jest pod wieloma, wynika z tej pierwszej, ale też różni się pod wieloma względami. Tak. I już sam fakt, że masz więcej narratorów, że to wszystko jest dużo bardziej rozciągnięte w czasie, no bo ta pierwsza rzecz się działa w kilka dni. Tak. A tu mamy historię, która jest taka dużo bardziej, no, epicka, która jednak trwa... Gro tej fabuły dzieje się tam, powiedzmy, w miesiąc, ale tak naprawdę to się dzieje na przestrzeni paru lat. Więc to jest trochę inna rzecz, nie? Mhm. No to według mnie też taką największą różnicą, co mogą mieć poczucie osoby, które będą czytały, to po prostu, jak inną osobą jest kultowy Dario w tej książce. Nie, on jest tą samą osobą. On jest tą samą osobą, tylko ale... jest go po prostu więcej. Jest więcej i no jest też nacechowany trochę... Nie wiem, jak to wyrazić, jak to ubrać w słowa, no ale on jest po prostu taką chodzącym złem w tej książce. On jest bardzo taki przerysowany w tej drugiej książce, ale moim zdaniem on przede wszystkim jakby spełnia tę obietnicę, którą był w pierwszej części. Mhm. Bo w pierwszej części był taką obietnicą, był takim po prostu duchem. Mhm. Zauważ, że on tam jest po prostu w książce, to jest w trzech scenach, w serialu może w pięciu. Mhm. To jest trochę tak jak z Hannibalem Lecterem w Milczeniu Owiec, nie? Kończysz oglądać Milczenie Owiec i nagle ktoś ci mówi, że Anthony Hopkins jest na ekranie przez 15 minut. Mhm. W filmie, który trwa tam 2 godziny z hakiem. Mhm.
A ty jesteś w szoku, bo mówisz, zaraz, jak to? Przecież ja go widziałem przy tym ekranie, cały czas go widziałem. Mhm. A jego obecność jest tak dojmująca, że pokrywa cały ten serial. Mhm. I tak to było, ten film. I tak to było zrobione też w Ślepnąc od świateł. A tu ja podjąłem jakby w ogóle inną decyzję. Tu ten Dario od pewnego momentu, no już też znowu nie chcę spoilerować, ale jest go bardzo dużo. Mhm. I on trochę... Wiedziałem, że ja go nie mogę użyć w taki sposób, jak w tej pierwszej części, że ja muszę zrobić z nim coś innego, ale też jakby chcę, tak już w wielkim skrócie, też chcę być dobrze zrozumiany, ale chcę doprowadzić tę postać do takiego, do takiej skrajności, chcę ją do końca wyzyskać. Mhm. I chcę jakby, żeby w pewnym momencie ten czytelnik może miał jej nawet trochę dosyć. Mhm. To była moja w ogóle, ale też ta postać też się zmienia w trakcie, też znowu nie chcę opowiadać jak, ale też bardzo dużo czasu mi zajęło wymyślenie czegoś takiego, że kurczę, no teraz masz taką postać, która jest też pełnoprawnym bohaterem, inicjatorem wydarzeń w tej książce i co jakby, jaką ona może przejść przemianę, nie? No bo generalnie jest tak, że jak opowiadasz jakąś historię, to generalnie, kto... Powinno być tak, że każdy z tych głównych bohaterów przynajmniej powinien przejść jakąś przemianę w trakcie tej opowieści. I no jaką przemianę może przejść Dario, tak? Mm-hmm. A moim zdaniem w tej książce on też, no on się zmienia, on staje się kimś innym pod koniec niż był na początku, ale no trochę widzimy może kim on jest naprawdę, ale no nie wiem, no wydaje mi się, że to może być ciekawe dla czytelnika. Mm-hmm. A masz, Kuba, już feedback? Na pewno nie chciałem zrobić, wiesz, drugi raz tego samego, bo to wyszłoby fatalnie. Mhm. A masz już, Kuba, feedback od aktorów, którzy grali w pierwszej części? Bo widziałem na Instastory Kamila, że czyta. Mhm. Marta mi powiedziała też wtedy, co ją spotkałem, że czyta. Mhm. Widziałem gdzieś wypowiedź chyba Czarka Pazury, czyta. Mhm. Bezpośrednio odzywali się do ciebie? Tak. No tak, no bardzo miło, no wiesz. Rozmawiamy sobie. No. Jest ktoś, kto już przeczytał całość i miał jakąś taką bardzo konkretną opinię w jedną, w drugą stronę? Coś się podobało komuś, coś się nie podobało? Ale mówisz o cast, Ślepnąc od świateł? Nie pamiętam. Nie pamiętam, powiem ci. Wiesz co, też dostaję tyle teraz tych wiadomości w ogóle od ludzi związanych z tą książką, że muszę ci powiedzieć, że mi się to już trochę zlewa. Mhm. Na pewno dostałem bardzo fajną, bardzo ciepłą wiadomość od Kamila, to na pewno, że mu się czytał i że w ogóle jest totalnie zajawiony. No. Mhm. To na pewno. Ale też to ja rozumiem to twoje pytanie, ono jest takie dosyć sprytne, bo też znowu chcesz jakby, wiesz, coś wyczarować tutaj na temat tej, z tego, na temat tej nadchodzącej ekranizacji, a potencjalnie nadchodzącej, czy też nie nadchodzącej. Mhm. Natomiast, wiesz, natomiast to w ogóle no, nic z tego ja ci nie jestem w stanie wywróżyć. Nie? Jest to fair i rozumiem to, także kiedy rozmawiamy też o nadchodzących ekranizacjach, to tak też wydaje mi się dosyć... Wiesz, też jest taka sprawa, że wszyscy ludzie, którzy zaangażowani byli w ten projekt, są teraz w trakcie bardzo poważnego robienia w ogóle innych rzeczy. Mhm. I też na to trzeba, warto zwrócić uwagę. Iza Łopuch, producentka, pracuje teraz nad Wzgórzem Psów, bo to jest jej produkcja dla Netflixa. Iza, która robiła z ramienia HBO Ślepnąc, ale teraz jakby jest, że tak powiem, na swoim. I jest producentką Wzgórza Psów. Krzysiek, z tego co wiem, Konieczny kończy montować swój film Brooklyn Zoo, którego premiera chyba będzie w przyszłym roku i o którym też na pewno warto wspomnieć, bo wydaje mi się, że super się ta produkcja zapowiada. Będzie czymś bardzo, bardzo, bardzo takim świeżym i ciekawym. Wiem, że już zamknęli zdjęcia i są w montażu. Mhm. Także wiesz, no to wszyscy są teraz akurat też pochłonięci sprawami, które dla nich są po prostu bardzo, bardzo ważne. Ja napisałem książkę, wypuściłem informację zwrotną. Wiesz, dzieje się, cały czas działamy, cały czas robimy rzeczy i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Mm-hmm. Tak ci mogę powiedzieć. Czyli po prostu nie ma co tutaj nic pospieszać. Jak będzie, to będzie. Jak nie będzie, to nie będzie. Jeśli to ma być jakościowe, tak jak to był serial z 2018 roku, to nie, rozumiem trochę, że tak w cudzysłowie mówiąc, trochę nie chcesz słyszeć tego pospieszania, bo po prostu... To znaczy, to nawet nie chodzi o pospieszaniu, bo ani twoje, ani nikogo innego pytania po prostu nie pośpieszą tej sytuacji. Mm-hmm. Po prostu nie jestem w stanie teraz na nie odpowiedzieć, bo pewnych rzeczy nie wiem. Mm-hmm. I na pewno to, co mogę powiedzieć, już powiedziałem w innych podcastach czy rozmowach i tak dalej, to, co jedyne mogę powiedzieć, że na pewno nie jest to sytuacja, w której ja tak jak z tą książką mam jakiegoś po prostu ukrytego asa w rękawie i w ogóle zaraz obwieszczę, że ha, 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 a tu teraz za
miesiąc będzie, nie wiem, serial albo film w kinie albo cokolwiek. Mm-hmm. Nie ma takiej sytuacji. Okej. Okay. To teraz i bardzo w ogóle, jeśli cokolwiek się wydarzy, to potrwa to bardzo, bardzo dużo czasu. Okej. Okay. I to jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca odpowiedź. I teraz, kiedy rozmawiamy dalej trochę w tym wątku ekranizacji, to też cieszę się, bo ostatnio też o tobie rozmawiałem tutaj z Borysem Szycem. Mm-hmm. I też zadałem mu kolejne bardzo proste pytanie, kiedy opowiadał mi, co tak naprawdę z perspektywy czasu znaczy dla niego postać Czułego. Mm-hmm. To już na sam koniec wątku o Warszawiance zadałem mu pytanie, czy on widzi dalej jeszcze losy Czułego. I on powiedział, że on bardzo chętnie by to widział. Także teraz tutaj tak trochę to odbije. Wiesz co, to ja też bym bardzo chętnie widział, ale to jest jakby piłka jest w tym momencie po stronie nadawcy. Mm-hmm. To tak mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, bo to teraz jest jego w ogóle jakby, że tak powiem, to on musi podjąć tę decyzję. Mm-hmm. I tyle. I nie wiem, czy będzie dalszy, czy będzie drugi sezon Warszawianki, czy nie będzie. Ja bym chciał, ja nawet, wiesz, tutaj akurat wydaje mi się, że mamy nawet na to całkiem fajny pomysł. Okej. Okay. I taki na przykład, który ja lubię, ale zobaczymy, no to musi być jakby decyzja, wiesz, decyzja Showtime'a, czy oni chcą, czy nie. Ja już tutaj powiedziałem o takim aspekcie wywołania dyskusji na ulicy. Mhm. I też wydaje mi się, że w tym roku Warszawianka była tym polskim serialem jedynym. Bardzo był dyskutowany ten serial, tak. Bardzo wzbudzał różne opinie. Ja akurat byłem w tej grupie, która w poniedziałki, bo w poniedziałki wychodził o pierwszej w nocy każdy kolejny odcinek. Nawet ścinałem spotkania ze znajomymi, żeby lecieć do domu i po prostu włączyć kolejny odcinek Warszawianki. No, bardzo mi miło. Tak się po prostu utożsamiałem z energią tego serialu i z tego, co on przedstawia. A też nie ukrywamy, że ostatni odcinek był, zdaje się, 2 miesiące temu. Także tak trochę też z perspektywy czasu, gdybyś spojrzał teraz, jak wam to się udało? Jak myślisz? Myślę, że nam się to bardzo udało. Bardzo się udało. Myślę, że nam się to bardzo udało. Myślę, że zrobiliśmy dokładnie to, co chcieliśmy. Jak chcieliśmy. Myślę, że ten serial jest dokładnie tym, czym miał być od samego początku. I wiesz, to wiedzieliśmy od początku, że to nie jest serial dla każdego. Ja broń Boże nie chcę teraz powiedzieć czegoś takiego, że ktoś, zasugerować czegoś takiego, że ktoś, komu Warszawianka nie przypasowała, jest jakimś niewyrobionym widzem, czy coś takiego. Broń Boże, nie mam czegoś takiego na myśli. Są ludzie, jest ich dużo, z którymi ten serial strasznie zarezonował. I bardzo był im w ogóle bliski. I bardzo się odnaleźli w tej historii. I to uważam, że jest super. W ogóle, wiesz, mieliśmy bardzo dobre recenzje na początku. Nie? Myśmy naprawdę w ogóle mieli takie, no kurde, te recenzje, niektóre były naprawdę znakomite. To bardziej dużo było trochę hejtu raczej ze strony takich, powiedzmy, widzów, czy nawet konkretnego typu widzów, czyli użytkowników forum pewnego popularnego serwisu. Ale no są też tam krytycy, którym to trochę nie przypasowało i rozumiem też to, wiesz, za każdym razem, kiedy coś robisz, to nie jest w ogóle jakby, to nie jest 10 tysięcy złotych, żeby to każdy lubił, tylko to jest serial jakby telewizyjny czy film, tak? I on ma prawo wzbudzić jakieś emocje. Wiesz, oczywiście jest to trochę inaczej opowiadane, niż dziś się opowiada. Na początku jest to bardzo impresyjne, trudno w to wejść. Bardzo jest to takie... ta historia wykluwa się i rozwija powoli. Dosyć późno ten bohater zaczyna jakby tak do siebie w ogóle przekonywać. Jestem tego wszystkiego świadom. Natomiast uważam, że wyszła nam taka w ogóle opowieść, jakiej w Polsce nie opowiedział jeszcze nikt. W sposób, jakiego w ogóle nie opowiedział jeszcze nikt. I taki zrobiliśmy z jednej strony coś, co jest, uważam, bardzo ludzkie, bardzo prawdziwe, a z drugiej strony bardzo takie w ogóle zaczarowane i baśniowe i w ogóle takie w ogóle piękne. Bardzo nam zależało, żeby to było w taki staroświecki sposób opowiedziane. Tak jak wiesz, na przykład polskie kino z lat 60., 70. Bardzo chcieliśmy, żeby była w tym jakaś, wiesz, w ogóle, żeby był w tym duch, nie wiem, niewinnych czarodziejów, czy polskich seriali, jakiś taki typu Jan Serce i tak dalej. Wydaje mi się, że nam to się w 100% udało. I
No i tak, no to jest, ja wiesz, ja potrafię, ja mniej więcej widzę, kiedy na przykład zdarzało mi się zrobić jakieś takie rzeczy, które się nie do końca udały, tak? Mm-hmm. Na przykład, nie wiem, no drugi sezon Belfra to było coś, co się nie do końca jakoś tam udało, ale też nie uważam, żeby była w tym akurat nasza jako twórców serialu pełna odpowiedzialność, bo to trochę też stacja nas bardzo, bardzo pośpieszyła, żebyśmy to zrobili. Mm-hmm. Natomiast, żebyśmy to dowieźli w jakimś tam określonym czasie. Ale też ja z warszawianki jestem bardzo, bardzo zadowolony, a przede wszystkim jestem zadowolony dlatego, bo widzę też, że do bardzo wielu ludzi ten serial trafił im w jakąś wrażliwość i w jakąś, w ogóle w jakieś postrzeganie świata i przekonał ich do siebie i bardzo w ogóle jakby oni go przeżyli i to jest w ogóle jakby super, super, super dla mnie, wiesz, ważne. Mhm. Ja kiedy oglądałem odcinki warszawianki, dlatego to wzbudzało aż tak wielkie wzruszenie i u niej zachwyt i częścią wielką składową tego było to, że miałem wrażenie, że ludzie przypomną sobie, jak fantastycznym aktorem jest Borys Szyc. Bo on faktycznie stworzył, ten czuły był faktycznie postacią wybitną. No tak, tak. To w ogóle warto, bo tak jak już chyba nawet ci to już powiedziałem to zdanie w trakcie naszej rozmowy, że warto było napisać ten serial, żeby zobaczyć, jak on to gra, jak on kreuje tę postać fizycznie, w ogóle ciałem, gestami, tym takim swoim potykaniem się, tym takim swoją taką ruchliwością, taką migotliwością. No, było to super. Było to naprawdę super i bardzo, bardzo, bardzo jestem w ogóle szczęśliwy, że to tak wygląda. Chciałbym to opowiadać dalej. Uważam, że tam jest potencjał, żeby opowiadać to dalej. W Borysie jest potencjał. Myślę, że wiesz, że kurczę, zobaczymy, no może kiedyś. A wkurzały cię podczas tych prawie 3 miesięcy, kiedy warszawianka była on air, tak to się ładnie mówi, że jednak cały czas zestawiano to na jednej linii z Californication? Na początku bardzo mnie to wkurzało, a potem jakoś po prostu nauczyłem się to ignorować, bo też jakby, kurczę, no to wszystko jest o jakiejś takiej swoim poczuciu pewności siebie czy niepewności jako twórca, nie? I jakby w momencie, kiedy coś, są takie momenty, że coś się ukazuje i nagle ty jesteś taki niepewny i jakby trochę tak naprawdę emocje biorą górę i ty nagle zaczynasz jakoś, nie wiem, przejmować się za bardzo jakąś krytyką czy czymś takim, a potem się już jakby, wiesz, odporniłem na to, nie? Jakby i bo nie uważam, żebyśmy zrobili polską wersję Californication. Wydaje mi się, że ludzie to tak, że jakby do dużo tych... Ale nawet, wiesz co, powiem ci, nie ma sensu się z tego tłumaczyć, bo tylko winni się tłumaczą. Jest jakby, wiesz, też oczywiście, że jest pewne podobieństwo między bohaterami tymi, na zasadzie tego, jak oni podchodzą do życia i czym oni się zajmują. I że obaj mają na przykład córki i relacje z tymi córkami. No okej, ktoś może sobie tak pomyśleć. No teraz to jest mi to jakby zupełnie, wiesz, jest mi to zupełnie jest mi to obojętne. Widziałeś może nowy film Borysa? Mogło cię nie być? Jeszcze nie, ale bardzo chcę go zobaczyć. Bardzo polecam, świetny, właśnie też z tego powodu był tutaj u mnie i rozmawialiśmy. Bardzo, bardzo chcę go zobaczyć. Wiem, że tam jest też taki, wiesz, też jest to taka opowieść trochę z ducha warszawianki i gdzieś tam, która też wchodzi w jakiś taki dialog z naszym serialem. To i też jestem bardzo ciekaw tego filmu i na pewno chcę go obejrzeć i muszę w końcu to zrobić, no. Natomiast jeśli chodzi, wiesz, no tam o to też jest tak, że ludzie... to już nawet nie chodzi o jakieś takie o tym, że ludzie lubią powtarzać po sobie nawzajem różne rzeczy. No nie wiem, no, ja mam jeszcze coś takiego, że kurczę, no oglądasz to takiego, teraz odzywam się do takiego teoretycznego widza, nie? Który mówi, ho, ale zrobili polskie Californication, mamy Californication w domu, nie? Kurde, no oglądasz tysięczny serial o jakiejś w ogóle martwej dziewczynie w lesie i detektywie alkoholików w prochowcu i deszcz pada i seryjny morderca zastawił, wiesz, ludzika z kasztanów pod drzewem i widzisz to tysięczny raz i żresz to jak młody pelikan, nie? I nie masz z tym żadnego problemu. Jakby... A tu widzisz dwa seriale, gdzie ma... Kilka punktów wspólnych, tak. A tak naprawdę one nie są do siebie za bardzo podobne, ale ty musisz ten, że złapałeś w ogóle tego polskiego twórcę za gacie i powiedziałeś, dobra, mam go, on ukradł, patrzcie, tak. Ukradł z plagiatora.
stary, no myśmy to robili dla tej samej stacji, no i czytali ten scenariusz ludzie z Wielkiej Brytanii, czy ten scenariusz ludzie z Ameryki i tak dalej, no już dobra, już nie chcę dalej w to brnąć w każdym razie. A kończąc temat w ogóle, wiesz, no tak naprawdę to Californication to był, z tego co pamiętam, naprawdę fajny serial, więc to świetny, chyba... jeden z moich ulubionych, absolutnie. To chyba też okej, no dobrze być porównywalnym do Californication. No, oglądałeś to w tym momencie, co to leciało, tak na bieżąco? Czy... Wtedy to oglądałem, wiele lat temu. Wtedy to oglądałem, no. I tak, i wtedy mi się to w ogóle bardzo podobało, bo to był chyba pierwszy taki serial o pisarzu, który był bardzo popularny. On był bardzo popularny, z tego co pamiętam, w tym serialu. On nie był takim autorem jak Czuby, co to nikt nie wiedział nawet, że on istnieje. Tak. On był takim autorem bestsellerów, tak? Wiesz, i to był pierwszy serial taki, zwłaszcza w Polsce, gdzie jakby mit, pewien obraz pisarza, teraz już może trochę mniej, ale jeszcze wtedy bardzo wyraźnie funkcjonował w świadomości społecznej, że pisarz to jest taki poważny pan, który chodzi w tweedowej marynarce, nie? I w ogóle ma siwe włosy i pali fajkę albo papierosy z fifki i z jakiś szal mu wiatr na twarz zawiewa, nie? Albo siedzi w gabinecie takim pełnym starych książek i pali fajkę, to jest pan pisarz, tak? I to taki ten, wtedy ten, to miało taką rzeczywiście jakąś jakość, patrzeć na tego duchownego, który robił to, co robił w tym serialu i był trochę takim klaunem, a trochę taką postacią tragiczną. Ale lubiłeś go. W sensie, jako, nie to, że ty konkretnie go lubisz, tylko chodzi o to, że oglądało się Hanka i lubiło się go. No ja w ogóle lubię tego aktora, nie? Uważam, że jednak duchowny jest takim dosyć jeszcze wciąż takim świetny aktor serialowy, trochę niewykorzystany w kinie. Ja z jego roli chyba bliższym jest Fox Mulder. Okej, nie oglądałem. No, Archiwum Mix, nie oglądałeś? Mix. A okej, tak, oczywiście, oczywiście. To z Archiwum Mix ja wielkim fanem byłem tego serialu, uwielbiam. Nawet sobie jakiś czas temu tam chyba odświeżałem całość, jakby był na którejś platformie. Nie zestarzało się to. Tam jest dużo takich dobrych odcinków, które wciąż się nie zestarzały, po prostu są świetnie napisane. I lubię tego aktora. No. Teraz Gillian Anderson, jeśli chodzi o z Archiwum Mix, też taki... Ona ma świetnie taki wiek średni aktorski, nie? Bo ona grała w dużo granie, no, grała i w The Crown, nie? Grała Margaret Thatcher. A teraz świetna jest, nie wiem czy oglądasz, bo to... W The Fall? W Sex Education. A, nie oglądam tego. Nie oglądasz tego. Też ale, jeden z takich największych hitów akurat. Ale ja wiem, co to jest, ale jeszcze tego nie widziałem. No. Wiem, co to jest, ale ten, no, w The Fall była świetna. No. Tylko pierwszy sezon widziałem. Jamie Dornan też tam był absolutnie fantastyczny. No to zanim jeszcze wrócimy do Warszawianki, to jak teraz już jesteśmy w tym trochę świecie seriali, to tak bardzo naturalnie teraz przychodzi mi, co tam teraz jest u ciebie... Na platformach. Kurczę, dawno czegoś nie oglądam. Ja ci powiem tak, że w ogóle dla mnie oglądanie seriali też jest trochę praca. No, tak. Więc ja pracuję w tych serialach, więc mi jest bardzo trudno coś oglądać z takim w ogóle takim czystym umysłem, żeby się nie zastanawiać, wiesz, jak coś jest uszyte. I nie jakoś nie analizować tego, nie rozkminiać tak autorsko. To jest dla mnie takie dosyć trudne. I rzadko kiedy rzeczywiście ja mogę coś przy czymś się jakoś tak, wiesz, odprężyć, odpuścić, nie? Jednak to kino to jest zawsze taka trochę praca dla mnie, a że w domu żyję prywatnie z osobą, która jest krytyczką filmową, to tym bardziej u nas w domu to kino to jest praca po prostu, tak? To ktoś pisze scenariusze, ktoś pisze o filmie, to kino to jest zawsze robota. I to jest jakby rzadko, mamy zupełnie inny stosunek do kina i oglądania filmów niż, że tak powiem, większość populacji. Co oglądałem, co mi się ostatnio podobało, to chyba na Netflixie tę Zagładę domu Usherów. Tego, on się Flanagan nazywa, już nie pamiętam. No bardzo lubię te rzeczy jego, bo one są takie trochę tandetne, ale tandetne i przegięte w taki sposób jeszcze, który działa i gra. Bardzo są pomysłowe, bardzo fajnie trawestuje. W ogóle ja uwielbiam Edgara Allana Poe, to jest jakby a on świetnie jakby wymyślił tę taką, on zrobił taką jedną adaptację wszystkich najbardziej znanych opowiadań. I super to wymyślił, widać tą wielką miłość taką do materiału źródłowego i wielką taką radość przy wymyślaniu i robieniu tego i to mi się bardzo podobało. Z rzeczy, które pamiętam z jakiegoś ostatniego czasu. Kuba, co cię bawi w kinie i w serialach?
ale bawi w sensie, że się śmieje, ha, ha, tak. ha, że jest śmiesznie, mhm. czy że bawi mnie w sensie, że ja mam radochę? Nie, że cię bawi i że potrafisz, powiedzmy, naprawdę w niebogłosy się śmiać. Do czegoś dąży to pytanie. Dobre pytanie. Co mnie tak naprawdę bawi? Super się mnie bawił i było tam mnóstwo rzeczy takich, że naprawdę płakałem ze śmiechu, ale to nie były jedyne emocje. Mój w ogóle chyba ukochany serial ostatnich lat, czyli Atlanta. Uważam, że jest arcydziełem w ogóle telewizji. Tak, mm-hmm. Atlanta to jest coś wspaniałego, no, uwielbiam to. I tam są na przykład były takie grepsy czy żarty, które sprawiały, że no naprawdę potrafiłem się popłakać ze śmiechu. Mm-hmm. Ale mnie też, ja mam dziwne poczucie humoru, wiesz, mnie bawią jakby różne rzeczy, nie wiem, no... Ogólnie na przykład dla mnie wielkim źródłem humoru są zwierzęta. Ja na przykład bardzo lubię, wiesz, jakby... Mój kot na przykład jest dla mnie wielkim źródłem humoru i cały czas w ogóle sprawia, że się bardzo potrafi mnie rozbawić mhm. swoją w ogóle osobą i postawą. Mhm. I w ogóle, że tak powiem, i zachowaniami. Czy w ogóle to jest dla mnie na przykład źródło humoru. Psy, koty, zwierzęta i tak dalej bardzo mnie bawią. Nie, że śmieję się z nich, mhm. bo nie jestem chamem. Dają nie ci jestem radość. Podły, tylko dają mi dużo radości. No mhm. jest bardzo w ogóle, wiesz. Natomiast no w kinie... Ja rzadko się śmieję na komediach, rzadko mnie bawią komedie, ale jak coś jest na pograniczu komedii i jakby ta komedia jeszcze pracuje z czymś trochę innym, to potrafię się bardzo śmiać. Mhm. I powiedziałem ci, że moje pytanie do czegoś dążyło. Nie wiem, dlaczego teraz to pytanie urosło u mnie w głowie, ale jestem bardzo ciekawy opinii. A może teraz po prostu ją zetniesz, na zasadzie nie widziałem, ale co ty sądzisz, na przykład jak się udało polski The Office? O, ciekawe. Bardzo się udało. Mm-hmm. Bardzo uważam, że jest super. Bardzo fajny polski serial. Jeden w ogóle z tych. Jeden z lepszych polskich seriali ostatnich lat. Jakbym miał wymienić parę, teraz powiem coś bardzo buńczucznego, jakbym miał wymienić parę dobrych polskich seriali z ostatnich lat, przy których ja nie pracowałem, mm-hmm. to na pewno byłoby tam polski The Office. Uważam, że to jest super śmieszne. I bardzo udany, bardzo im się udało zrobić ten serial. Ja go znam w amerykańskiej wersji, nie znam go w brytyjskiej, mhm. ale przeszczepić ten format na polski grunt tak, żeby to zagrało, kurde, no naprawdę wybrnęli z tego chyba najlepiej, jak się dało, moim zdaniem. Wiem, dlaczego cię o to zapytałem, bo teraz wyszedł trzeci sezon i po prostu ja go teraz oglądam. Ja widziałem parę odcinków, nie widziałem, tam widziałem ze 3 odcinki, chyba 4, Adriana miała na linku. No to co widziałem, to niektóre te odcinki były super naprawdę śmieszne. No. Tak mi się wydawało w ogóle, że powiesz, że cię to bawi, bo bardzo to jakby współgrawi... Polak i Woronowicz są tam w ogóle super tak. skastowani. To w ogóle, nie no, to jest naprawdę... Piotr to jest, z twojej warszawianki. No, to jest naprawdę, kurczę, udana rzecz. No. Z ostatnich lat polskich seriali, jakbym miał wymienić taki, na pewno o czymś zapomnę i wyjdę z tego studia i powiem, kurde, nie powiedziałem tego, ale jakbym miał wymienić jakieś takie najbardziej udane rzeczy z ostatnich lat polskie, no to bym wymienił pewnie, wymieniłbym Roysta, mhm. na pewno bym wymienił Klangora. I Skazaną? Nie widziałem Skazanej. Okay. Na pewno bym wymienił, teraz też jest na Netflixie bardzo fajny ten Absolute Beginners, mhm. to jest bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa rzecz i to polskie The Office mhm. na pewno wymienił jako jeden z naprawdę z bardziej udanych polskich seriali ostatnich lat. Mi się podoba polskie The Office też tak, no wiadomo, że to nie jest wywiad o mnie tylko cały czas, ale że tam jest granic zero, że tam jest no fucks given po prostu. No ale to jest jakby część formatu. Mhm. To no fucks given. Musiało tak być. To jest część formatu, bo to jest takie w tych oryginalnych odsłonach. Mhm. I musisz to jakby przejąć, zrobić to jakby to jest część tego, wydaje mi się, tej Biblii, to DNA tego pomysłu, że tam jest no fucks given, to nie mogliby tego zrobić inaczej. To wtedy by to się kompletnie nie udało. Mhm. A masz w ogóle czas, czy ty jesteś z tego typu widzem, który binge'uje i po prostu, wiesz, do trzeciej rano na zapałki, czy... Nie, coraz mniej. Ja coraz bardziej w ogóle miałem coś takiego mam, że się... Muszę wysypiać. Mhm. I to jest jednak chyba najważniejsze, się wysypiać. Ostatnio miałem takie na przykład parę dni, że grałem sobie w grę, czego od bardzo dawna nie robiłem, kiedyś grałem strasznie dużo w gry, a teraz grałem w grę taką, grałem sobie w Alana Wake'a 2 i w drugiej połowie na przykład było coś takiego, że siadałem sobie tak o 23, żeby sobie pograć i na przykład dochodziłem do jakiegoś punktu o 1 nad ranem, że już powinienem iść spać, ale nie mogłem czegoś przejść.
i brnąłem w to, jeszcze bardziej się wkurzałem, że nie mogę tego przejść, jeszcze bardziej się wkurzałem, że mi się chce spać, ale próbowałem jeszcze raz i jeszcze raz i kurde, byłem zły na siebie, że się tak dałem w to wkręcić, także nie, ja staram się jakby, wiesz, a serial jest mi dosyć łatwo przerwać, oglądać, nie pamiętam kiedy dawno coś takiego binge'owałem, taki wkręcony, że o, muszę to oglądać, żeby też taki byłem wciągnięty w coś. To nie przypominam sobie, ale to jest chyba bardziej o tym, że tak jak ci powiedziałem, no oglądanie rzeczy to jest moja praca na pewnym poziomie, oczywiście nie w 100%, no bo jak wieczorem coś sobie włączam, żeby obejrzeć, to nie jest do końca tak, że się czuję jak w robocie. Tak. Ale ten mózg zawsze jednak pracuje tak, że wiesz, zastanawiam się, jakby analizuję to, tak? Mhm. No to w pewnym momencie to już mnie męczy, no i wiesz, i naprawdę... Chyba, że zdarza się coś, że jestem naprawdę czymś, tak mi się coś podoba i jestem tym tak zachwycony albo jakoś taki poruszony, że to mi się wyłącza w ogóle i nie ma tego analityka. I to się zdarza rzadko, ale się zdarza. Ostatnio mi się zdarzyło na takim bardzo, bardzo poważnym filmie. Jest taki film, który będzie chyba w przyszłym roku w kinach, Jonathana Glazera o Rudolfie Hessie, Strefa Interesów. Jest taki film, bardzo tu polecam. Albo teraz na przykład na American Film Festival widziałem, no znakomity jest ten film, mam nadzieję, że będzie w Polsce w kinach z Nicolasem Cage'em, nowy film z A24, Dream Scenario. Nie pamiętam, jaki jest polski tytuł tego filmu. Och, też nie pomogę tutaj akurat. Ale polecam, no Nicolas Cage gra takiego profesora, taki będzie śmiesznie ucharakteryzowany, z taką brodą, taki jest łysy, taki i gra takiego faceta, który, to żeby za bardzo nie opowiadać fabuły, ale gra takiego faceta, który nagle zaczyna śnić ludziom. Mhm. Obcym zupełnie. Nie wiadomo z jakiego powodu, że ludzie go widzą w swoich snach. I to będzie w przyszłym roku w kinie. Ta Dream Scenario, no teraz było na festiwalach, więc wydaje mi się, że powinno być po nowym roku w kinach. Tak, tak. I to był na przykład, bardzo mi się ten film podobał. Świetnie i bardzo się na nim śmiałem. Mhm. O, i to jest film, na którym naprawdę bardzo się śmiałem. Bardzo mnie rozbawił. Z wielu różnych powodów, bo jest to komedia, ale bardzo udana. No. To teraz, kiedy rozmawiamy tak naprawdę od rzeczy, od których nie można się odciągnąć, to tak, no chciałbym bardzo nawiązać do tego wątku, bo wydaje mi się, że jest bardzo ważny. No to ja bardzo w tym momencie chciałbym ci podziękować za to, co zrobiłeś w swoim podcaście, bo słuchałem każdy odcinek z wszystkich 6 sezonów i niektóre odcinki słuchałem po 2 razy. Naprawdę uważam, że to było bardzo ważne, co wy zrobiliście. Też o tym, jak właśnie Borys siedział na twoim miejscu, też podziękowałem jemu za wasz wspólny odcinek, bo był też w mojej opinii taki, to był one of your highlights jakby. I zastanawiam się, czy do dziś dostajesz podziękowania za to, tak, co zrobiliście z tym podcastem. Tak, tak, tak. Cały czas. Nawet ludzie potrafią do mnie na ulicy podejść. Tak, oczywiście, cały czas. Jakie są takie najpiękniejsze komplementy, które akurat za ten aspekt swojego życia dostajesz? Nie chcę chyba tego cytować, wiesz, bo to jest też chyba jakiegoś tam szacunku dla tych ludzi, bo oni to chyba do mnie pisali prywatnie i też nie chcę za bardzo. A z drugiej strony ja też czuję się taki trochę zakłopotany i skrępowany, kiedy ja mam w ogóle nagle opowiadać o tym, że ktoś do mnie pisze, że mu tam życie uratowałem i tak dalej. To też takie to jest, wiesz, ja mu wtedy odpisuję tej osobie, ty sobie sam życie uratowałeś. To ja tego nie zrobiłem, tutaj ci mogłem tylko tam coś zainspirować cię do czegoś. Ale tak, no to jest, wiesz, to jest. No, w ogóle dziękuję Julkowi Strachocie bardzo, że on to w ogóle, bo to był jego pomysł, jego inicjatywa, nie? Zrobić coś takiego. On też wymyślił tę genialną nazwę, coś pać po odwyku. I kurczę, no wiesz, zrobiliśmy fajną rzecz i wydaje mi się, że prędzej czy później w jakiejś formie do tego wrócimy. Jak się czułeś w roli podcastera? Bardzo dobrze, ale miałem też fajnego partnera, miałem fajnych gości, miałem dobry temat, było o czym gadać. Wydaje mi się, że też się tego trochę uczyłem w trakcie i że to słychać w tych podcastach, że to jest taki work in progress. Tam wszystko po prostu bardzo dobrze organicznie zagrało. No. Gdybym miał na przykład teraz usiąść i podprowadzić, nie wiem, podcast o książkach czy o czymś tam, to nie wiem, czy taki po prostu rozmowy z ludźmi, no to nie wiem, czy to by tak dobrze wyszło. Jak wyszło to. Tam po prostu czasami są takie rzeczy, że wszystko się zgadza, że doczeka, są takie sytuacje, które, wiesz, czekają po prostu w przestrzeni różne elementy tych sytuacji, tylko czekają, aż zbierzesz je do kupy, ze sobą połączysz i wszystko wskakuje na swoje miejsce i taką sytuacją na pewno był podcast Coś Pać po odwyku. Nie? To się po prostu musiało wydarzyć. Wiesz, dlaczego
ten podcast ma specjalne miejsce w moim sercu, dlatego że tak też w cudzysłowie po raz kolejny, ale wy trochę nie mówiliście jak żyć. Tylko ja czerpałem z tego i sam zastanawiałem się, patrzyłem na inne sprawy. Na przykład takim aspektem było spojrzenie na alkohol w kontekście takim, jak na przykład celebryci promują alkohol. Znaczy tym bardziej to chyba się zajmuje Jan Śpiewak teraz i tam walczy z tymi celebrytami. Słusznie robi, bo to jest zresztą łamane prawo w Polsce. Czasami tam może komuś trochę za ostro przywali, ale w sensie werbalnie, no ale też jak idziesz tam na wojnę z czymś, to nie toczysz wojny poduszkami w serduszka. Ale tak, no to jest, wiesz, to w ogóle no reklamowanie alkoholu to jest sprawa taka no etycznie wątpliwa, nie? Po pierwsze nielegalna, a po drugie no taka niezbyt fajna moim zdaniem. Ja zacząłem nawet, zacząłem być... Ja nie chcę akurat nikogo krytykować, tak. Nie pokazywać palcem, że ten to zrobił, to coś tam, to ten jest zły i ten jest głupi i wiesz, i nie chcę w ogóle jakby wchodzić personalnie w nikogo, ani w niczyje jakieś decyzje, ani w niczyje życie, ale no i piętnować ludzi. Jasne. Bo mi się w ogóle nie podoba takie piętnowanie ludzi, no chyba, że rzeczywiście zrobili coś naprawdę bardzo złego. A wydaje mi się, że reklamowanie alkoholu to jest takie coś, co jest jeszcze w takiej szarej strefie etycznej, nazwałbym to. Ale ale to nie powinno się to dziać, nie? Z wielu oczywistych względów. Jakby jest to, wiesz, to nie jest produkt obojętny, nie? To nie jest produkt, to nie jest proszek do prania, tudzież, nie wiem, no, spodnie, skarpetki, zegarek, woda, herbata, to nie jest produkt obojętny dla twojego życia, zdrowia i to przede wszystkim nie jest produkt obojętny dla, okej, bo są też różne projekty, które nie są obojętne dla twojego zdrowia, ale nie wyrządzają szkód społecznych w makroskali, tak? Na przykład, no nie wiem, papierosy, które też swoją drogą nie można ich reklamować. A jakby okej, papieros dla ciebie jest jakby czymś niezdrowym, bo powoduje raka płuc i zawał serca i do tego śmierdzi i jakby ma wiele złych cech, ale jakby on nie rozwala społeczeństwa, nie? W skali takiej, no obciąża służbę zdrowia, to na pewno, ale nie demoluje społeczeństwa, tak? Alkohol demoluje społeczeństwo, demoluje relacje społeczne. To jest jakby dużo jeszcze większa szkoda, nie? To jest, wiesz, to jest... Także to jest poważny, to jest twardy narkotyk. No. A teraz pytanie całkiem od czapy, które może cię bardzo zdziwi. Wydaje mi się, że nigdy ci go nikt nie zadał. Ale czy, zobaczymy. Try me. Ale czy wydaje ci się, bo ja tak uważam, że bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o promowanie niepicia, robi w tym kraju, uwaga, Doda, która w wielu wywiadach powtarza, że sama nie pije. Nie słyszałeś nigdy jej żadnej wypowiedzi takiej antyalkoholowej, która właśnie powtarza, że alkohol zabiera z prozaicznych rzeczy. Nawet mi to ostatnio mówiła na jednej z konferencji telewizji, bo Doda nie pije. I ona tak... No super. Good for her. Mówi, że tak kiedy pytają ją na przykład o sekrety jej urody, no bo jest też po 40, wygląda absolutnie świetnie, ma świetną figurę i ona mówi przede wszystkim dziewczyny, odstaw się alkohol. To jest taki punkt prozaiczny, to bo prawda. Alkohol zabiera urodę, ale potem właśnie mówi, że alkohol zabiera życia, rodziny, profesorowie kończą w absolutnie złych miejscach i teraz, słuchając cały czas tego, co mówisz, też tak stwierdziłem, że tak osoba no, dodaje z wielką gwiazdą w Polsce i też, że zastanawiam się, czy masz taki podziw w stosunku do niej, że ona aż tak... w taki szeroki sposób też się wypowiada. Znaczy ja ogólnie Dodę szanuję jako osobę i postać publiczną i jest to na pewno osoba, która po pierwsze, jakby to jej muzyka to nie jest coś, czego ja bym sobie słuchał w domu i nie jest to dla mnie, ale na pewno jest osobą, która bardzo ciężką pracą jakby w ogóle doszła do tego sukcesu, który ma. Po drugie, jakby na pewno miałaby bardzo dużo do powiedzenia różnych rzeczy, jak wygląda w ogóle przemysł muzyczny, przemoc wobec kobiet w tym przemyśle i w ogóle, zwłaszcza na początku jej kariery, podejrzewam. Po trzecie, na pewno jest to osobą no, bardzo, bardzo taką w ogóle no, inteligentną i bardzo charyzmatyczną i jakby ja nie mam do Dody nic jakby w ogóle poza szacunkiem. Jakby to jej twórczość to nie jest coś przeznaczonego dla mnie, ale no naprawdę bardzo, bardzo tę, bardzo, bardzo ją, bardzo tę kobietę szanuję i jeśli
do tego ona mówi takie rzeczy, no to w tym momencie jakby też to jakaś jest kolejna cegiełka do tego szacunku. No bardzo dobrze, że ona tak mówi, ale ona ogólnie, wiesz, jakby jest osobą, która wydaje mi się mówi zawsze to, co myśli, ma to raczej przemyślane i przeżyte. Nie jest osobą, która raczej tak z tego, co słuchałem różnych wywiadów z nią ostatnio, tam u Stanowskiego czy gdzieś, nie jest osobą, która ma... Jest rzeczywiście bardzo taka ostra, czasami może niepotrzebnie zaczepno obronna, ale ja też nie jestem, nie mi to oceniać, bo ja też nie jestem jakimś najmilszym gościem, jaki się urodził na tym świecie. Ani najbardziej przyjaznym, ani sympatycznym. Także wiesz, to w ogóle jakby... W ogóle Dodę szanuję. To jest ciekawe na przykład, że dla mojej córy czy ludzi w wieku takim nastoletnim, to nawet Doda jest takim w ogóle... takim jakimś ucieleśnieniem takiego girl power. To jest ciekawe, że jest takim w ogóle taką szefową, taką girl boss, nie? To jest spoko, że taka w ogóle w takim patriarchalnym kraju jak Polska jest taka osoba. Wydaje mi się, że ona musiała straszliwie w dupę dostać wiele razy za to, kim jest i za to, jaka jest. I to też dużo... Na przykład bany w telewizjach. Dużo mojego szacunku, bo to w ogóle budzi. Teraz mam taki renesans chyba. Nie wiem, jak ty bacznym jesteś. No, to nie masz czasu, także rozumiem też, że nie masz czasu. Nie, no wiem, że był ten program, ten o tym randkowaniu, tak, że jest nowa jej płyta, że nagrała jakieś kawałki z raperami, że jest jej dużo, że jest trasa. To jestem świadom, że to wszystko się dzieje. To jakby też nie śledzę tego i nie wnikam w to za bardzo, ale też no, kibicuję i trzymam kciuki. No. Mhm. Takie zaskakujące teraz, że tak nie wiem, w którym momencie zeszliśmy na Dodę, w którym Jakub Szulczyk komplementuje Todę, ale myślę, że jest to takie ciekawe. Nie mam powodu, no wiesz, no są ludzie na przykład tacy znani, już też nie chcę już na nikogo w ogóle, wiesz, po prostu tam jakby wjeżdżać, bo zrobicie z tego potem na przykład jakieś nagłówki albo lidy, ale jest dużo ludzi w przestrzeni publicznej polskiej, też wśród na przykład jakichś muzyków, artystów, celebrytów i tak dalej, którzy po prostu są szkodnikami z tego powodu, że po prostu pieprzą jakieś potworne na przykład głupoty, ale no nie wydaje mi się, żeby rap czeska należała do tych ludzi. Mhm. Jest raczej taką osobą, nie słyszałem nigdy, żeby ona powiedziała coś... Z czym się nie zgadzasz na przykład? Nie, te rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, to powiedziała wiele razy, ale to jest jakby nie powiedziała nigdy niczego właśnie znowu, co moim zdaniem byłoby jakąś, wiesz... Szkodliwe tam, właśnie szkodliwe, na przykład. Okej. Ja na przykład bardzo lubię rozmawiać z Dodą, ale to tak... Ja nie miałem nigdy tej przyjemności, ale... Nie poznaliście się nigdy na żywo? Kiedyś tam na cześć bardzo dawno temu i nieprawda, i na imprezie, także... I pewnie ona tego nawet nie pamięta, także nie traktowałbym tego jakoś jako tak naprawdę jako poznanie się. Mhm. To na sam koniec, Kuba, bo już nie wiem, już ty, chociaż ty jesteś przyzwyczajony do długich rozmów, ale już na sam koniec to też wydaje mi się, że tak kompletna nie byłaby ta rozmowa, gdybym też nie zapytał cię o sytuację w Polsce, która teraz się dzieje. Bo było za nami nowe... Ale o co ci dokładnie chodzi? Nowe posiedzenie Sejmu za nami, też chciałbym do 15 października trochę się cofnąć, kiedy o 21 pojawiały się słupki, jeśli chodzi o wyniki głosowania. Jakie takie pierwsze refleksje u ciebie były, kiedy oglądałeś tam, nie wiem, TVN24? Ostrożnie się cieszę. Ostrożnie się ucieszyłem i wciąż ten stan trwa, nie zmienił się. Mhm. Ostrożnie się cieszę i czekam, co będzie dalej. No i tyle. No bardzo chciałem, żeby jakby zmienił się w Polsce rząd. Z różnych powodów. Mhm. Ale no zobaczymy, co będzie dalej. No. Jest tam przed różnymi ludźmi. Jest bardzo dużo ciężkiej pracy do wykonania. I zobaczymy, w którą stronę w ogóle to pójdzie. Mhm. Ale jestem, mam też w sobie jakąś taką no, nadzieję, że jakby, że okej, że fajnie, no zobaczymy. Cieszę się, ale też już chyba wydaje mi się, że dość, jeśli chodzi... No też zadziałało takie prawo demokracji, no wydaje mi się, że jakby w krajach... To też mnie cieszy, bo zadziałało takie prawo demokracji kraju rozwiniętego, że generalnie po 8 latach wyczerpuje się jakiś taki potencjał obozu rządzącego w takiej demokracji z prawdziwego zdarzenia i musi nastąpić zmiana władzy. I wszystko się zadziałało jak w takim rozwiniętym demokratycznym kraju i to mnie bardzo cieszy, nie? A zdziwił cię wynik frekwencyjny? I tak, i nie. Co masz na myśli? No, że zdziwił mnie, w sensie, że zdziwił mnie, czułem, że ta frekwencja będzie większa niż zwykle, ale nie wiedziałem, że aż tak. Dużo też sociale mi się wydaje zrobiły i faktycznie te zasięgowe osoby i faktycznie w
wydaje mi się, że w tym roku faktycznie... Nie wiem. To co zasięgowe osoby, to co zawsze jak są wybory, to robią jakąś taką kampanię do głosowania, ale wiesz co, no wydaje mi się, że ludzie trochę już mieli po prostu dosyć. Powiedzieli nie pewnemu sposobowi prowadzenia polityki, jakby ordynarności pewnych postaw, pewnemu takiemu jakby w ogóle zaprzaństwu, jakiemuś takiemu, wiesz, no po prostu wyrazili swój po prostu jako sprzeciw obywatelski bardzo duża część tych ludzi, która poszła do wyboru. Mhm. A są też ci, którzy głosowali jakby w ogóle za tym, za dalszym ciągiem tej sytuacji. Ja nie zamierzam też tego krytykować, bo ja uważam, że krytykować należy polityków, a nigdy wyborców. Mhm. Nigdy nie należy krytykować społeczeństwa. A ty widzisz gdzieś oczami wyobraźni, że za kilka lat, w bliższej, dalszej przyszłości TVP robi jakiś twój serial? Nie wiem, w ogóle nie chcę snuć tego typu rozważań. Mhm. Nie wiem. Jakby mi się wydaje, że będzie co będzie. No jakby no nie ma takiej, znaczy wiesz, na ten moment nie ma takiej potrzeby, ale zobaczymy. Jakby nie wydaje mi się, żeby TVP było najważniejszą sprawą w tym momencie, którą należy się zająć w Polsce. Mhm. I to, co tam się dzieje, to też nie jest jakaś w ogóle najważniejsza sprawa. No wydaje mi się, że jakby w ogóle tam odpolitycznienie TVP to jest w ogóle inna sprawa, ale to jest jedna sprawa, ale to przede wszystkim jakby w ogóle to TVP powinno poza wszystkim, to najważniejsza rzecz, która się powinna moim zdaniem wydarzyć, że skoro jest to telewizja publiczna, którą ja utrzymuję ze swoich własnych podatków, to ona powinna się przekształcić w telewizję prawdziwie publiczną, a nie jakby w podmiot komercyjny udający telewizję publiczną, tak? Bo to jest po prostu podmiot wypchany, wiesz, jakby po prostu komercyjnym dziadostwem i takimi samymi programami jak na prywatnych stacjach i reklamami i telenowelami, jakby w ogóle, wiesz, jakby twór, tak? Mhm. Który tylko po prostu jest sfinansowany ze skarbu państwa. A wygląda, działa i funkcjonuje jak telewizja czysto komercyjna, poza tym, że programy informacyjne przez ostatnie 8 lat oczywiście były, jakby należały do partii rządzącej, tak? I była to sytuacja jakaś po prostu karczemna, kuriozalna i taka totalitarna też, bo to w państwach totalitarnych tak jest, że media tak się zachowują, że po prostu odbierają polecenia rządowe, tak? Ale to, nie wiem, no to ja sobie, mi się marzy coś takiego na kształt, wiesz, tam Arte czy BBC, tak? Że masz rzeczywiście telewizję publiczną, która pełni funkcję jakieś społeczne i popularyzujące kulturę i jakby w ogóle, wiesz, jakby robiące rzeczy, te, które inne media w ogóle nie mogłyby sobie pozwolić. Ze względu właśnie na to, że muszą pracować w dyktacie komercyjnym. A telewizja państwowa, no skoro już wszyscy się na nią zrzucamy i utrzymujemy, to nie musi. Nie może pełnić na przykład funkcję kulturotwórczą. Albo produkować reportaże pogłębione, takie z krwi i kości, których nikt inny ci nie wyprodukuje. Albo jakby przybliżać ludziom takie rejony kultury czy życia, które przedtem by w ogóle nie byłyby normalnie pokazywane, nie? I jakby nie stać w ogóle w wyścigu jakimś takim o słupki oglądalności. Ja tak wyobrażam sobie telewizję publiczną i to nie wiem, czy to się kiedykolwiek wydarzy. To, o czym ja teraz mówię, to są marzenia ściętej głowy, bo to, że tam nagle teraz będzie program informacyjny i będą w telewizji wylecą ci wszyscy prezenterzy i teraz będą tam, nie wiem, chwalić Tuska w TVP, a przedtem tego nie robili. No nie wiem, no jest to na pewno dobra zmiana z perspektywy jakby polityków, ale nie wiem, ona powinna chyba sięgać gdzieś indziej. I też chyba powinniśmy walczyć jakąś bezstronność tej telewizji. Bo kiedy masz prywatne medium, no to okej, no to ono jest prywatne i ono może odzwierciedlać jakiś profil w ogóle jakby polityczny właścicieli, czy akcjonariuszy, czy zespołu redakcyjnego i tak dalej. No okej, tak, ale mamy medium publiczne. Ono w teorii powinno reprezentować jakby całość społeczeństwa. I w ogóle zbliżać społeczeństwo ze sobą, nie? To jest też chyba funkcja mediów publicznych. Ja lubię czasami zerknąć sobie, tak po prostu włączyć sobie VPN-a i zerknąć sobie, jak to wszystko wygląda na BBC. No, które jest takim wzorcem tego, nie? Jak to powinno wyglądać. No i to o czymś takim chyba powinniśmy gadać, no. A nie tam, że wiesz, że będą też wszystkich teraz polityków. To chyba nie o to chodzi. To na tej nadziei, Kuba, tak naprawdę może zakończmy, bo to jest, wydaje mi się, chęć zmiany nadziei, bardzo dobra puenta.
Fajnie, zadałeś mi pytanie, czy ja sobie wyobrażam, że w ogóle TVP kiedyś zrobi mój jakby w ogóle serial. Ja bym sobie wyobrażał, że przyjdzie znowu taki czas, że są różne projekty, które są trudne, eksperymentalne, albo w ogóle takie mniej komercyjne, albo jakieś bardziej odważne formalnie, i które ludzie przygotowują i one po prostu znowu mogą znaleźć swój dom w telewizji publicznej. To o to mi chodzi, no. Bo że tam nie musi moich rzeczy robić TVP, rozumiesz? Ale nigdy nie musiała, ale są różni ludzie, którzy, twórcy kultury, którzy tylko muszą koegzystować w jakiejś formie współpracy z państwem. Mhm. I teraz, kiedy już rozmawialiśmy o serialach, to tak naprawdę zakończmy na tym, bo no, tak jak już do końca zmierzam, no, dużo się dzieje teraz, jeśli chodzi o Jakuba Żulczyka. Książkę można kupić. Serial Informacja Zwrotna jest na Netflixie. Kuba, na sam koniec bardzo ci chciałem podziękować za to, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo było to dla mnie duże wyróżnienie, że mogłem sobie z tobą tak porozmawiać. Bardzo mi miło, bo mam nadzieję, że w ogóle wiesz, że rozmowa fajnie wam się obejrzy. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądali. Życzę dużo w ogóle zdrówka. Zapraszam do oglądania serialu Informacja Zwrotna. Zapraszam do czytania książki Dawno temu w Warszawie. Jak ktoś jeszcze nie widział warszawianki, to też zapraszam. I co? No, dzięki za rozmowę. Dzięki.